Proszę Państwa, piękny, niebywale efektownie zachowany ort Jana Kazimierza. Emisja z czasów okupacji szwedzkiej, 1656 rok, moneta w pięknej, starej patynie. Okazowa, gabinetowa sztuka, w pełni czytelna, bez defektów, czyli tutaj dobrze odbita, nie starta obiegiem i przede wszystkim z tym, co kolekcjonerzy starych monet bardzo lubią, czyli taką starą, rasową patyną, która pokazuje, że to nie jest świecidełko wybite dopiero co, ale pozycja mająca te swoje 400 lat. Znakomity, a poza tym widać, jak ładnie pod tą patyną gra lustro. Czyli lustro w tych elementach tutaj chronionych przed dostępem łatwym, czyli tutaj w tle między wizerunkami korony, między legendami otokowymi, czy tutaj na zbroi. Coś pięknego, proszę Państwa. Okazowa sztuka. Jeden z najładniejszych ortów tego typu, jaki mieliśmy. 1656 rok. Na dole literki IC, czyli tutaj to jest od Jana Charmera. Przepraszam, Chamera. Właśnie zerknąłem do opisu, czyli przekręciłem niechcący nazwisko. Polecamy zdecydowanie.